Sejm uchwalił zaostrzenie ustawy o ochronie zwierząt. Teraz dokument czeka na podpis prezydenta. Nowelizację przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. Jeśli ustawa wejdzie w życie, polski wymiar sprawiedliwości przestanie być bezradny wobec osób, które traktują zwierzęta w sposób brutalny. Przede wszystkim sprawcy muszą liczyć się z surowszymi niż dotąd karami. Za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi sprawcy mogą zostać pozbawieni wolności nawet na 3 lata. W przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem kara wzrośnie do 5 lat. Obligatoryjnie orzekane będą nawiązki w wysokości od 1000 do 100 tysięcy złotych na rzecz ochrony zwierząt. Skorzystają na tym przede wszystkim organizacje pozarządowe zajmujące się prawami zwierząt. Nowością jest ewentualny bądź w drastycznych przypadkach obligatoryjny zakaz wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami oraz zakaz posiadania zwierząt. Autorzy nowelizacji stoją na stanowisku, że zaostrzenie sankcji karnych spowoduje ograniczenie liczby przypadków bestialskiego traktowania zwierząt.